Kolejnym bohaterem mojej teologii z życia wziętej jest Janusz Poniewierski. Jest to bardzo skromny redaktor przez wiele lat Tygodnika Powszechnego, od kilku lat redaktor miesięcznika Znak. Dlaczego mówię, że jest skromny, cichy i mało znany? Bo rzeczywiście Janusz Poniewierski, mimo że od kilkudziesięciu lat jest blisko związany z mediami katolickimi, bardzo rzadko udziela się publicznie, jest raczej człowiekiem cichym, woli w swoim gabinecie czy w domu pisać teksty, często teksty bardzo głębokie, analityczne, również teksty krytyczne. Jest również autorem wielu książek. Najbardziej znana jego książka to jest książka poświęcona Janowi Pawłowi II, Pontyfikat, tak się nazywa. Była wielokrotnie wznawiana, wydawana, bardzo popularna. Janusz Poniewierski również pisał takie książeczki popularne, Kwiatki świętego Jana Pawła II, różne anegdoty z życia papieża, ale również redagował wiele książek. Był głęboko zaprzyjaźniony i tak ja go poznałem z jezuitą Stanisławem Musiałem, który był zaangażowany przez lata w dialog chrześcijańsko-żydowski. Był bardzo krytycznym obserwatorem polskiego katolicyzmu, wielokrotnie występował publicznie przeciwko antysemickim kazaniom księdza Jankowskiego, bardzo spierał się z księdzem Waldemarem Chrostowskim na temat, jak należy rozumieć dialog chrześcijańsko-żydowski. Więc można powiedzieć, że Janusz Poniewierski raczej słuchał ludzi, którzy dla niego byli ważni. Rzadko się wypowiadał we własnym imieniu. Również bardzo blisko był związany z ojcem Wacławem Hryniewiczem, jednym z najwybitniejszych polskich teologów katolickich, który był zwolennikiem takiej tezy dla niektórych nie do przyjęcia, o której w jednych z pogadanek również mówiłem, apokatastasis, czyli powrotu wszystkiego do Boga, że piekło jest puste, innymi słowy. Natomiast dlaczego chciałem umieścić Janusza Poniewierskiego w tym nowym cyklu teologii z życia wziętej? Otóż również na łamach miesięcznika Znak, podobnie jak i wcześniej omawiana przeze mnie Magdalena Smoczyńska, tylko już w styczniowym numerze z roku 2021 Janusz Poniewierski zamieścił taki dramatyczny, otwarty tekst w formie listu skierowanego do polskich biskupów. Zatytułował go Halo, tu owca. Nawiązując oczywiście do tej znanej w teologii katolickiej metafory, że biskupi, księża to są pasterze, a ludzie świeccy to są owce. No i on właśnie jako ta owca, czyli jako człowiek należący do Kościoła, jako świecki katolik, zwraca się do biskupów z dramatycznym apelem. Mówi: nigdy dotąd nie odpowiedzieliście na żadny mój list, nigdy dotąd nie interesowaliście się tym, co ja mówię, to o czym piszę. A chciałbym, żebyście wiedzieli, że mnie to, co wy robicie, się nie podoba. I zwraca się do konkretnych bardzo spraw, które od przynajmniej 20 lat bulwersują opinię publiczną. I on to mówi nie jako człowiek z zewnątrz, jako krytyk Kościoła, jako antyklerykał, tylko właśnie jako ten bardzo głęboko zaangażowany w życie Kościoła człowiek świecki. Mówi: gdzie byście byli, gdy w Tylawie ksiądz oskarżony o molestowanie był chroniony przez biskupa Józefa Michalika? Gdzie byście byli, gdy w Poznaniu dramatyczna historia związana z mobbingiem, jakimiś niewłaściwymi zachowaniami arcybiskupa Peca wobec kleryków
była głęboko dyskutowana przez świeckich katolików, jak na przykład przez profesora Giertycha, który sam się zaangażował, poszedł do arcybiskupa i mówi, że nam katolikom świeckim to się nie podoba, jak ksiądz arcybiskup się zachowuje wobec kleryków. Dramatyczna historia związana z rektorem seminarium, księdzem Tomaszem Węcławskim, który protestował publicznie przeciwko tym zachowaniom, który starał się powiadomić papieża jeszcze żyjącego Jana Pawła II o tym, jak wielkie zgorszenie powoduje biskup Pec w Poznaniu. No i ta lista dramatycznych doświadczeń jest bardzo długa. No i on to właśnie mówi, że ja jako katolik świecki, ja jako człowiek, któremu zależy na tym, żeby Kościół był wierny nauce Chrystusa, ja jako ta owieczka, jako ten skromny człowiek żyjący w Kościele, pracujący dla dobra Kościoła od wielu lat w redakcjach katolickich, domagam się, żebyście wreszcie usłyszeli coś, co mnie dramatycznie boli, co mnie przeraża wręcz w moim kościele. I tutaj ten przykład teologii z życia wziętej jest odmienny. Magdalena Smoczyńska, jak pamiętamy, odeszła z kościoła. Po tych dramatycznych doświadczeniach z instytucją mówi, ja już nie chcę mieć z nią nic wspólnego. Tak? Poniewierski mówi, nie, ja chcę być w kościele, ale chcę, żebyście wy jako pasterze, jako biskupi, żebyście wy się zmienili. No bo patrzcie, jest przecież papież Franciszek, który inaczej postępuje, który jest skromny, który zrezygnował z tych wszystkich pałaców watykańskich, który jest blisko ludzi, który jest wrażliwy na ich cierpienie, który słucha ubogich, który troszczy się o uchodźców, który wzywa cały Kościół, żeby się zajął ich losem, który myśli o stanie ekologicznym naszej ziemi, który pisze wspaniałe encykliki, jak Laudato Si, jak Tutti Fratelli. Właśnie w tych dokumentach jest coś, co ja jako katolik, tutaj cytuję Poniewierskiego, dostrzegam jako wrażliwość ewangeliczną. I tego wam, biskupom polskim, brakuje. To było tak dramatyczne, że redaktorzy liberalnego tygodnika Newsweek zwrócili się do znajomych, między innymi do mnie i do mojego przyjaciela, mecenasa Artura Nowaka, żebyśmy zrobili rozmowę z Januszem Poniewierskim właśnie jako z dziennikarzem katolickim, żeby on opowiedział właśnie tym czytelnikom Newsweeka, dlaczego on ten tekst napisał i czego się spodziewa. Muszę powiedzieć, że ta rozmowa z Januszem Poniewierskim była dla mnie niezwykle pouczająca, niezwykle ważna. I mam nadzieję, że właśnie taka teologia z życia wzięta, kiedy człowiek świecki, człowiek, który nie jest obdarzony jakimś szczególnym autorytetem płynącym, nie wiem, z święceń kapłańskich czy biskupich, konsekracji biskupiej, ale właśnie jako ten wyrobnik, żeby tak powiedzieć, winnicy pańskiej, że on domaga się reformy Kościoła, wskazuje na wzory, na Ewangelię, na papieża Franciszka i zarzuca biskupom, że nic nie robią, żeby ten Kościół polski się zmienił. I to jest ta teologia, która, muszę powiedzieć, bardzo mi się podoba.